Dzień dobry, przy mikrofonie Joanna Mruk i Maksymilian Olenderek. Naszym gościem jest profesor Janusz Riger, językoznawca, slawista. W 2015 roku Narodowe Centrum Kultury w ramach serii Biblioteka Katyńska wydało przygotowaną przez pana profesora edycję Dziennika Ojca Andrzeja Rigiera, podporucznika rezerwy, więźnia Kozielska, który zginął w 1940 roku w Katyniu. Pozostawił po sobie dziennik, znany jako Zapiski z Kozielska. Niedawno udostępniliśmy zapiski w wersji elektronicznej. Można je pobrać na stronie internetowej pamiętamkatyn1940.pl. Panie profesorze, gdy po raz ostatni widział pan ojca, miał pan niecałe 5 lat. Jakby pan określił swoje wspomnienia z tego okresu? Jak pan zapamiętał ojca i czasy przedwojenne? Można powiedzieć, że czasów przedwojennych praktycznie nie pamiętam w ogóle. Ojca pamiętam przez mgłę, taki wieczór w Cieszynie, kiedy ojciec grał na skrzypcach. Potem ojca pamiętam z czasów, kiedy na wschodzie szukał swojego zapasowego punktu, swojego pułku. To był 24 pułk ułanów, już zmotoryzowany. Ojciec bywał na ćwiczeniach, to pamiętam, bo dostałem kartkę od ojca z Pacanowa w 1939 roku, kiedy właśnie był na tych ćwiczeniach. Kilkakrotnie był na ćwiczeniach, co sprawdziłem w Centralnym Archiwum Wojskowym. Pamiętam, na wschód wyjeżdżali oficerowie, często z rodzinami, bo bali się prześladowań rodzin. Myśmy mieszkali w Cieszynie, który był takim, no, blisko granicy niemieckiej, stosunkowo szybko został zajęty. Dojechaliśmy aż, najpierw zatrzymaliśmy się w Krakowie, pamiętam bombardowanie Krakowa, w nocy byliśmy w piwnicy, a potem przejechaliśmy aż pod Kowel i ojciec tam zdecydował szukać swojego punktu zapasowego, oczywiście nie było, więc zgłaszał się do komend rejonowych. Wreszcie, potem już wiem z zapisek, bo tego przedtem nie wiedziałem, znalazł się w Ostrogu, gdzie nie zbudził się, jak wkraczała Armia Czerwona, bo tak mocno spał. A jak się zameldował w komendzie garnizonu, to już tam czekali na niego inni i bez płaszcza, czego mu potem brakowało, bez niczego, prawda, go wzięli. Natomiast pamiętam jeszcze, jak zatrzymał na drodze, właśnie tam pod Kowlem, auto z lotnikami, którzy jechali na wschód, gdzieś nie wiadomo gdzie, i wsiadł do auta. Przedtem, jakbyśmy szli, nucił: o mój rozmary, nie rozwijaj się. To pamiętam jeszcze. A tak to ojca więcej nie zapamiętałem. I czasów przedwojennych też, natomiast pamiętam to, że potem spod Kowla, no jak się bolszewicy już weszli, pamiętam wejście Armii Czerwonej, żołnierzy z karabinami na sznurkach i te furmanki, które jechały. Potem uciekaliśmy przez Lwów, tam się jakoś matka musiała ukrywać razem z moim młodszym bratem Jerzym. I w Przemyślu pamiętam, jak usiłowaliśmy się przedostać na dworzec, na Zasaniu, bo wtedy już jak tam wpuścili, to znaczy można było po torach przejść nad Sanem na stronę niemiecką. Matka chciała koniecznie wrócić do domu i słusznie. Zresztą wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że wszystkich tych uciekinierów to bolszewicy wywożą. I doskonale pamiętam też, jak taki sołdat stał przed wejściem na dworzec w Zasaniu i krzyczał: dawaj nazad, prawda? I wtedy matka mojemu bratu, który był na wózku, bo miał oczek, pokazywała kawałek bułki, więc brat się cieszył, ale jak chowała, to się dał w niebo głosy, poza którymś razem wyskoczył oficer i kazał przepuścić. Także takim chytrym posunięciem nam się udało, ale pamiętam też, że wtedy przed tym dworcem koczowała masa ludzi na tym, żeby przejść na stronę niemiecką, i nie puszczali. To są moje wspomnienia, no, z początku wojny i tyle pamiętałem ojca. Czy myśli pan, że dzięki temu, że udało się przejść przez te tory na stronę niemiecką, uniknęliście wywózki do Kazachstanu? Na pewno. Na pewno, to nie ulega wątpliwości. Zresztą siostra mojej matki ukrywała się we Lwowie, bo oni mieszkali w Drohobyczu. Wuj poszedł do wojska i też musiała zmieniać mieszkanie co jakiś czas, nawet z chorą na szkarlatynę córką, no bo miała cynk, że przyjdą aresztować. Jak pan określi rolę ojca w pańskim wychowaniu? Na ile, mimo fizycznej nieobecności, przykład życia
postaw, przekonań ojca był punktem odniesienia, może przywoływanym przez matkę lub rodzinę? To chyba było trochę inaczej. Znaczy, ja odziedziczyłem po ojcu podobno ruchy, zachowanie, sposób myślenia, sposób postępowania, czyli to miałem coś w genach. Z drugiej strony specjalnie się o tym nie mówiło. No ojca po prostu nie było. Prawda? Myśmy mieszkali razem z dziadkami Latynikami, z generałem Latynikiem, jego żoną Heleną. I była jakaś atmosfera domu, ale to nie odnosiłbym tego do ojca. Ojciec był, liczyliśmy, że wróci i że jakoś się życie ułoży inaczej. Jeżeli chodzi o moją postawę, to raczej był wpływ matki, kontakt z dziadkiem, Latynikiem i potem zaraz po wojnie harcerstwo w 1946 roku do 1949 roku. Byłem w takiej dobrej drużynie, zresztą w Huraganie w Krakowie. I drużynowym był powstaniec warszawski, młody chłopak, ale z Krzyżem Walecznych. Moim zastępowym pierwszym był też powstaniec warszawski. Także to w ogóle atmosfera tamtych czasów. Matka zresztą była w konspiracji. Tam przepisywała jakieś materiały dla podchorążówki. Pamiętam, że chowała jakieś materiały na noc do pieca, co było zresztą bezsensowne, bo zdaje się, że pierwsze, gdzie szukali by, to by szukali w piecu, bo to była taka zasada. Ale w każdym razie wiem, że coś przepisywała na maszynie. I że chodziliśmy na Dietla patrzeć w okna, kiedy aresztowano mamy właśnie tego dowódcę, szefa podchorążówki. Zresztą jak przyszło gestapo do biura, to matka, o tym mi matka opowiadała, powiedziała kierownikowi swojemu, Austriakowi, że musi wyjść, bo dziecko zachorowało, co było nieprawdą. Austriak się chyba domyślił, o co chodzi, ale powiedział, pani bierze na siebie to, że może pani być aresztowana. Matka powiedziała, syn jest chory i muszę wyjść, wyszła. Także pewnie szła ostrzegać, więc to, taka atmosfera była. A po wojnie, czy jeszcze chyba nie podczas wojny, jakieś urządzaliśmy przedstawienia 3 maja, przedstawienia patriotyczne. Nas było 3, to znaczy prócz mnie i mojego brata jeszcze Andrzej Popiel, syn, mój kuzyn, brat cioteczny. Także to takie i dziadek generał z babcią siadali, prawda, w pierwszym rzędzie i przysłuchiwali się. To jakaś taka była łączność pokoleniowa, patriotyczna. A dopiero potem się dowiadywałem wielu rzeczy. Potem się dowiadywałem o działalności dziadka Rigera, który nie tylko, że był tam pionierem w przemyśle węglowym, wyeliminował rynnami potrząsalnymi, zwanymi rygierkami, konia z kopalni, ale w 19 roku był w Paryżu doradcą ekonomicznym polskiego rządu. No, że nie tylko, że współzałożył Akademię Górniczą, teraz Górniczo-Hutniczą, ale później się dowiedziałem, zupełnie późno, że za protest wobec procesu brzeskiego zlikwidowali mu katedrę po prostu i w ten sposób go przestał być profesorem na AGH. Tak, więc taka była atmosfera patriotyczna i w tamtych czasach w wielu rodzinach taka atmosfera panowała. I to no niekoniecznie było o tym, że ojciec był człowiekiem religijnym, wiedziałem, bo matka opowiadała, że chodzili razem do kościoła. Ojciec był protestantem, ale z matką chodził do kościoła rzymskokatolickiego. Matka była osobą religijną, ale wielu rzeczy się dowiedziałem później. Powiedział już pan o swoim dziadku Romanie Rigerze, wspomniał generała Franciszka Latynika, dowódcę obrony Śląska Cieszyńskiego w 1919 roku, wojskowego gubernatora stolicy podczas Bitwy Warszawskiej. W pańskiej rodzinie tych zasłużonych dla Polski osób było wiele. Proszę może powiedzieć jeszcze o generale Latyniku, czy wspomnieć inne osoby, które mógłby pan wymienić, których to działania i ich przykład były czymś takim ważnym dla pana? Tak jak pan wspomniał, dziadek był dowódcą obrony Śląska Cieszyńskiego przed Czechami i zatrzymał najazd czeski
Czesi chcieli opanować całe Księstwo Cieszyńskie, a Księstwo Cieszyńskie obejmowało tereny po Bielsko włącznie, po Białkę, także po Białą. Także to był duży teren i tam musieli się zatrzymać. Osiągnęli pół tego celu, który chcieli osiągnąć, ale nie całkiem. Zresztą brakowało wtedy wojska po prostu. Czesi mieli znaczną, kilkukrotną przewagę i ją wykorzystywali. Wtedy, kiedy poprosili o rozejm, niestety dziadka nie zapytano o warunki rozejmu, tylko Warszawa zawsze lepiej wie, co trzeba robić. I na rozejm się zgodziła. Dziadek chciał, żeby Czesi mu się najpierw wycofali, a potem, żeby był rozejm, no ale trudno. Potem w trakcie po tych pertraktacjach wkrótce wojska polskie weszły jednak i do Cieszyna, i do Jabłonkowa, ale no, wobec zagrożenia Polski na wschodzie ta sprawa została oddana mocarstwom zachodnim do rozstrzygnięcia. A jakie było rozstrzygnięcie, to wiemy. Przeszło 140 tysięcy Polaków pozostało po stronie czeskiej, wynaradawianych przez dwudziestolecie i po 1945 roku. Jeżeli chodzi o dziadka Latinika, to był jeszcze nie tylko gubernatorem Warszawy, ale dowódcą pierwszej armii, która przyjęła na siebie uderzenie, bo wspomina się i słusznie generała Żeligowskiego, który wykonywał pewne manewry, Józefa Hallera, który dowodził frontem, ale to pierwsza armia i Żeligowski podlegał dowódcy pierwszej armii, wykonując pewne tam działania i zresztą dziadek je potem korygował, co wynika wyraźnie z jego książki Bój o Warszawę, czy ze wspomnień, które przygotowuje do druku. Chciałabym jeszcze raz wrócić do pana okresu szkolnego, studenckiego. Czy wiedział pan wtedy, co stało się z pana ojcem i czy w rodzinie była nadal podtrzymywana nadzieja na jego powrót właśnie w tym okresie powojennym? Sprawa wyglądała w ten sposób, że w 1943 roku w prasie były publikowane listy ofiar zbrodni katyńskiej. Nie wiem jakim cudem, ale matka mi to mówiła. Matka chyba przez jakieś konspiracyjne znajomości uzyskała to, że tam gdzie było nazwisko ojca zostało wpisane nieznany podporucznik. I na wycinku z gazety ręką mamy mamy napisane rzekomo Andrzej Riger podporucznik. To znaczy, że nie wiem, czy mama nie wierzyła, czy nie chciała, czy miała przeczucie, że tak lepiej, nie wiem. Natomiast pisał do jego matki podczas okupacji jeszcze, że ojca widziano w Gwiazdowcu i w Pawliszcze w Boże. I opis jakiś, który by się zgadzał, tylko nie zgadzało mu się to, że po cichu mówiono do ojca, panie prokuratorze, on przecież był adwokatem. Otóż no, prawdopodobnie skrywano i pewnie ojciec skrywał też w Kozielsku to, że był prokuratorem, bo to był aparat ucisku. Adwokatem nie zdążył być, tylko pracował w spółce węglowej, ale w każdym razie to jakby się zgadzało i to stwarzało nadzieję. I właściwie ja żyłem nadzieją, że ojciec może gdzieś tam tkwi jeszcze w tym wielkim gułagu. Dopiero jak znalazły się te zapiski, prawda, nalezione przy rozstrzelanych jeńcach, to już wiedziałem, że to jednak był ojciec. Także ta nadzieja jakoś istniała, tak. No tyle osób zaginęło, tyle osób nie wróciło, nie wiadomo, co się z nimi stało tam na wschodzie. Ta nadzieja jeszcze jakiś czas trwała. Pozostańmy przy tym temacie właśnie wojny i opowiadania, czy też rozmów na temat losów bliskich w czasie wojny. W czasach powojennych jako młody człowiek działał pan w duszpasterstwie związanym z księdzem Karolem Wojtyłą, późniejszym papieżem, także w harcerstwie, o czym pan już mówił. Czy losy pana ojca były tematem rozmów na spotkaniach, wyjazdach? Czy było to jednak zbyt osobiste, czy może niebezpieczne? Proszę opowiedzieć, jak w ogóle wyglądało w tym środowisku podejście do mówienia o tragicznych losach bliskich. Wojna w końcu była wtedy tematem takim nieodległym. Nie mówiło się o Katyniu. Nie mówiło się o tych, którzy byli na wschodzie. Myślę, że tak jak się w tej chwili zastanawiam, że wiele osób wiedziało, ale się nie rozmawiało. Myślę, że to było niebezpieczne. Zawsze i moja matka, i ja wpisaliśmy, że ojciec zaginął na wojnie, prawda?
i wobec tego ja nie miałem żadnych problemów. To, że miałem wilczy bilet ze szkoły, to była sprawa taka, że spotkał mnie jeden z aktywistów młodych w teatrze znaczkiem w klapie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej. Dlatego nie mogłem się dostać na takie studia, jakie chciałem. Ale to sprawa katyńska nie rzutowała na mnie i wiedziało się to wszystko. Ja nie wiem, jak no to środowisko krakowskie, w którym się obracałem, wiedziało, co było na wschodzie. I o wszystkich wywózkach, przecież to nie tylko jeńcy wojenni, ale także ludność cywilna była wywożona masowo na wschód, właśnie do Kazachstanu i nie tylko do Kazachstanu, prawda, i do łagrów w ogóle, ale o tym się nie mówiło. Na przykład jak już prowadziłem tutaj w Warszawie drużynę harcerską, to właściwie wychowanie patriotyczne, no bazowaliśmy głównie na rzeczy najbliższej, to znaczy na Powstaniu Warszawskim. Prawda? I także wspominało się Armię Polską na Zachodzie, no tak samo jak chodziliśmy do kościoła w niedzielę z obozów. Jedni to robili w ten sposób, że maszerowali do kościoła czwórkami. Ja to robiłem trochę inaczej, przed kościołem rozpuszczałem tych, którzy chcieli iść do kościoła. Czy wszyscy chcieli iść do kościoła, bo ze mną przyszli, byli rozpuszczani, wchodzili pojedynczo do kościoła. To nie miało znaczenia, ale to wychowanie na ogniskach, pieśni, no właśnie powstańcze głównie, także te bliskie rzeczy. A tamtych spraw jakoś, nie wiem, chyba podświadomie uważaliśmy, że to nie jest bezpieczne i że to możemy zaszkodzić temu dobremu, co możemy zrobić, te ramy, które nam zostawiała władza ludowa, prawda, że możemy sobie niepotrzebnie zawęzić. I o Katyniu zaczęło się mówić dopiero pod koniec lat 80. po 90. roku. I tutaj chciałam się zapytać, wtedy właśnie dotarły do pana zapiski, pana ojca. I jakie znaczenie miała dla pana lektura tego tekstu 50 lat po śmierci ojca? No to było wstrząsające, piorunujące uderzenie. Dlatego, że no wtedy razem z żoną przez tydzień i może dłużej wgłębialiśmy się w te zapiski i czytaliśmy jeszcze raz literaturę dotyczącą Katynia, którą mieliśmy w domu. Tam kilka książek było już. Także to ogromne znaczenie. Bardzo żałuję, że moja matka nie doczekała tych wspomnień, chociaż może by to dla niej było zbyt silne uderzenie. Także edycję spotkania potem wydało, to troszeczkę tam z błędami nazwisko ojca przekręcili nawet, nie wiem jakim cudem, ale tak mówili dosyć skromnie, że oni tam poprawiali wiele rzeczy. No, dzięki temu moje imię też tam poprzekręcali, zrobili ze mnie kobietę, ale to nieważne. Dlatego postanowiłem wydać to z komentarzem, przybliżając sylwetkę ojca i rodziny, żeby to jakoś pewną całość tworzyło. O Katyniu po 90 roku, tak, czyli w tych czasach, które nastały później, mówi się już dużo. Wydano wiele publikacji, powstały filmy oraz wiele różnych projektów rocznicowych i tematycznych. Czy jest coś, czego dziś brakuje w kultywowaniu pamięci o Katyniu według pana? Myślę, że tragedia smoleńska trochę przysłoniła morderstwo w Katyniu. To w innych, w Starobielsku, czy w Charkowie, czy w Mydnoje. Zdecydowanie, że przedtem to jakoś, te proporcje jakoś inaczej wyglądały. Zresztą to widać przy pomnikach. Pomnik katyński to jest Krzyż Katyński na Powązkach w Warszawie i ten pomniczek przy wałach na Starym Mieście przez Kuklińskiego postawiony, prawda? Więc to takie jest niepozorne. Zresztą nie trzeba stawiać pomników, trzeba stawiać żywe pomniki. To trzeba pisać książki, publikować, dawać stypendia, a to jest dużo lepsza droga niż stawianie pomników. To pomnik się stawia sobie. Tamci ludzie już nie potrzebują tych pomników. I druga rzecz, że przy okazji 17 września można by też wspominać te obozy jenieckie, wszystkich wysiedlonych i nie tylko przez jeden dzień, ale na przykład przez miesiąc, prawda? 1 września się słusznie obchodzi, no, z wielką pompą i dość długo i wspomina się i Westerplatte i inne miejscowości zniszczone wtedy, ale przy okazji tej można by też o agresji sowieckiej 17 września swego czasu pisało się dużo,
a teraz to jakoś schodzi na dalszy plan. No pewnie ludzie wymierają, tak samo jak przecież powstanie styczniowe, które przed wojną było bardzo silnie obchodzone. W tej chwili właściwie to bardzo mało się o tym mówi, a to był wspaniały zryw i mógłby być mottem dla wychowania, działalności wychowawczej młodzieży. Tak samo trzeba znaleźć jakieś źródła, dlatego że i przed wojną harcerstwo wychowywało w patriotyzmie i zaraz po wojnie, po 56 roku jakoś mieliśmy te 3 lata i potem takie półlegalne harcerstwo, a w tej chwili właściwie organizacji młodzieżowych nie ma takich, które byłyby silne, dość powszechne, więc trzeba by to jakoś inaczej zastąpić, ale może właśnie przez internet, bo młodzież w tej chwili, tak jak wiem, po moich wnukach to siedzi nosem w komórce, książki, nawet ci, którzy czytali przedtem, teraz przestają czytać i tylko przez internet, w internecie patrzą na to. Także można by w ten sposób pewną rzecz prowadzić właśnie nie tylko dla samego podtrzymania pamięci, ale też dla wniosków, które stąd wypływają. Dlatego, że jak się czyta zapiski różnych osób zresztą, to te, które są obszerniejsze, pokazują, że ci ludzie wiedzieli, dlaczego tam się znaleźli. Liczyli na to, że po uwolnieniu będą budować nową Polskę. I ta Polska miała być trochę inna, miała być lepsza. Wiem, że przed wojną przecież w wielu wsiach był głód. I to nie na żarty, na Podkarpaciu zwłaszcza. I to trzeba podkreślać w tych wszystkich wypowiedziach związanych nie tylko martyrologia, ale to, co ci ludzie robili w życiu przedtem i co chcieli robić w nowej Polsce. Tak, oczywiście, to bardzo, bardzo słuszne słowa i też ważne dla nas jako tutaj osób, które zajmują się tym tematem i chcą go przybliżyć młodzieży. Między innymi, więc bardzo dziękujemy. I na koniec mam jeszcze też takie pytanie dotyczące aktualnej sytuacji, tej, którą mamy dzisiaj. Proszę powiedzieć, jaki jest pana stosunek do kwestii rozliczania odpowiedzialności Rosjan za zbrodnię katyńską? Czy ma to dla pana znaczenie, choćby symboliczne? Mnie się zdaje, że Rosjanie, nie tylko Sowieci i Rosjanie, można powiedzieć, ale Sowieci jest lepiej, dlatego że wśród tych oprawców byli także Rosjanie czy Sowieci polskiego pochodzenia, ukraińskiego pochodzenia. To popełnili tyle zbrodni na tylu narodach, że przyznanie się do winy w związku z Katyniem i no teraz się z tego wycofują po trochu, ale raz się przyznali, to wydaje mi się, że to jest wystarczające. Wydaje mi się, że powinni być rozliczeni za wszystkie zbrodnie. I za zbrodnie stalinowskie, za zbrodnie putinowskie, Czeczenia, Iczkeria, Buriacja, cała działalność wynarodowieniowa tam prowadzona. Zdajmy sobie sprawę, że my jesteśmy tylko częścią. Także i że to przyznali, to bardzo ważne. W sumie jest ten memoriał tam w Katyniu. I zresztą na całym świecie dzieje się ludobójstwo. W Afryce, w Azji. Także myślę, że musimy pilnować, żeby Rosjanie się nie wycofali z tego przyznania winy. Ale więcej to chyba ani nie uzyskamy, ani nam to niepotrzebne. Dobrze, dziękujemy serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo za zaproszenie do studia. Naszym gościem był profesor Janusz Riger. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.